Witam Państwa. Zaczynamy trzecią dziesiątkę tych gawęd i kontynuujemy kwestię funkcji. To zresztą niesamowicie rozległy temat i całkiem bez przesady można o nim wykładać całymi semestrami. No ale naszym zadaniem tu i teraz jest tylko pobudzenie Państwa zainteresowania i uściślenie paru pojęć. Chodzi mi o to, że tak jak nie wypada przeciętnemu inteligentowi, a nawet powiedzmy prawdę pół inteligentowi nie wiedzieć, jaki to utwór literacki zaczyna się od słów Litwo, ojczyzno moja, tak i nie wypada mylić sinusa z tangensem albo nie wiedzieć, czemu równa się w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciw prostokątnej. Wracam zatem do funkcji. Z pewnych względów ograniczę się dziś do funkcji, które liczbą przyporządkowują liczby. I to liczbom rzeczywistym, liczby rzeczywiste. Wśród wszystkich takich, szczególnie ważnych, zwłaszcza dla przyrodników, są tak zwane funkcje ciągłe. Najprościej mówiąc, choć oczywiście mało precyzyjnie, są to takie funkcje, w których małym zmianom argumentu odpowiadają małe zmiany wartości. Wykres funkcji ciągłej wygląda zatem jakoś tak. Widać, że ten wykres nie ma żadnych dziurek ani uskoków. Na tym właśnie graficznie polega ciągłość. A teraz spojrzyjmy na inny wykres. To już jest funkcja nieciągła, której wykres składa się z dwóch gałęzi. Jedną narysowałem kolorem zielonym, drugą granatowym. Na czerwono zaznaczyłem uskok wykresu znajdujący się niedaleko punktu X odpowiadającego liczbie minus 1 druga. W okolicy tego punktu mamy do czynienia z taką sytuacją, że niewielka zmiana wartości X spowoduje skok wartości funkcji od około minus 1 drugiej do jedności. Funkcja nie jest zatem ciągła. Funkcją ciągłą da się opisać na przykład w pewnym obszarze zgnanie drutu. Niewielka deformacja nie prowadzi tu do żadnej katastrofy, najwyżej do małego odkształcenia. Gdy jednak przekroczymy granicę wytrzymałości zginanego pręta, pęknie on. Z matematycznego punktu widzenia przekroczymy granicę ciągłości tej funkcji, która cały proces opisuje. Powstaje pytanie. To takie typowe pytanie, które przychodzi do głowy matematykowi, z rzadka zaś przedstawicielowi innego zawodu, nawet inżynierowi. Czy istnieje funkcja, która w żadnym punkcie swego wykresu, ale to w żadnym, nie jest ciągła? Odpowiedź na to pytanie już znamy. Jest pozytywna. To na przykład ta funkcja, której, jak mówiliśmy, nie da się przedstawić graficznie. Na przedziale 0,1 równa 0 w punktach niewymiernych i równa 1 w wymiernych. Można powiedzieć, że ona się składa z samych skoków. Nawiasem mówiąc, ona ma nazwę. Nazywa się mianowicie funkcją Dirichleta, od nazwiska niemieckiego XIX-wiecznego matematyka. A tak przy okazji anegdota. Gdy zaczynałem studia, wszyscy, moi koledzy i ja, byliśmy przerażeni ogromem materiału, który trzeba było opanować do egzaminów. To były dosłownie setki stron podręczników, w dodatku w większości nie po polsku. Jak się tego uczyć? I co jest naprawdę ważne, pytaliśmy naszych asystentów. Jeden z nich, już nie pamiętam który, ale chyba dzisiejszy profesor w Stanach Zjednoczonych, Andrzej Ehrenfeucht, powiedział nam: panowie, uczyć się trzeba tych twierdzeń i tych pojęć, które się jakoś nazywają. Twierdzenie Pitagorasa czy Thalesa, wstęga Möbiusa, funkcja Dirichleta, to coś ważnego. Powiem Państwu, że to bardzo mądra i przydatna wskazówka, nie tylko w matematyce zresztą. Przy okazji, poznaliśmy przed chwilą jeden z ulubionych przez matematyków sposobów rozwiązywania problemów, szczególnie tych zaczynających się od słów czy istnieje. To rozwiązywanie przez podanie przykładu, zwane też rozwiązywaniem konstruktywnym. Inne podejście polega na wykazaniu, że założenie nieistnienia czegoś prowadzi do sprzeczności. Takie rozwiązanie nazywa się czasem niekonstruktywnym, i są matematycy, którzy tego typu rozwiązań bardzo nie lubią. Nazywają się, jak sobie inaczej, konstruktywistami. No i tyle będzie nowych pojęć na dziś, bo już pewno niektórych głowa boli. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kłaniam się Państwu.
Mm-hmm.